Siemoneczko, z tej strony Miki. Tak. I dzisiaj gramy sobie Farminga 13. Pierwsze pytanie, co to było? Właśnie. Chyba nikt nie wie. To chyba u kaskadera ktoś zaczął. Nieważne, dzisiaj jest z nami Brączek. Cześć. Oraz Kaskader. Siema. I Kaskader, nie wiem, coś tam zaciągnął, nieważne. Jak wam obiecałem, dzisiaj rozpoczynamy serię Polską Wieś na mapie. Kto tam światło zapalił? Łodygowo. Halogenem zajebał. Tak. I w dzisiejszym odcinku będą żniwa. Będziemy sobie chcieli klasem dominatorem. Będę operował ja oraz Brączek Fiatagrim. Kaskader zaś będzie naszym zapleczem technicznym, czyli przyczepy oraz prasowanie. Jo. To co, Miki, jedziemy, nie? Jedziemy. Brączek, prowadź na pole. No, bo ja tutaj ten... Miki tu ma tyle pól, że on nawet nie wie, które to ja będę prowadził. Dokładnie, bo ogólnie... powiem wam, że te headery to były tak wąskie, że nawet się nie opłacało brać wózków do nich. Nie, to szeroka ulica, ruch mały, także ludzi nie ma, można jeździć. Jak chcesz, to ja hamulcy nie mam. Wiem, za to, że nie ma. Trzeba by to zrobić. Trzeba odpowietrzyć je. Dobra, jadziem, bo nie wiem, czy trochę granie jest za głośno ogólnie. Nie, no chyba nie jest za głośno. Ten Zetur tak głośno chodzi, dlatego może. Może. Brączy, jak tam daje. No kurwa, jak są takie dziury, to... Jak mnie miota chyba, ty. By trzeba było detem przejechać. Detem, miło porównać trochę to, nie? Dobra, Miki, tutaj te dwa pola. Ale ładne też pola były. No kurwa. Fajne, bez kitu, będzie dobrze się akurat ciągnąć. Trochę inne po burakach przejadę. Dobra, poczekaj. Kaskad! Dobra, nie patrz, sorry. Poczekaj, ja muszę teraz... Straw to jest słoma, nie? Tak. Ja muszę... Na słomę tniemy. Na słomę tniemy. Na słomę... Jak rozkładasz tam się czkarnić, się składam. I czemu ona się rozkłada? Nie, mieć kawałek. Zobaczymy. Wiać właśnie kawałek, wiać. Ja muszę obą mi się Miki, czemu rurę wystawiłeś? No bo mi się chudy opuściłeś. Poczekaj. Dobrze jest. Jo, jedź. Jadziemy. Jać. Teraz zobaczę, jak u mnie. Jedynką. Jedynką i ja se ustawię gdzieś tak na 8 na godzinę. A poczekaj, bo ja mam... A, teraz będzie dobrze. 8 na godzinę jadę, dobra. Ej, wiesz co? Chłopaki, i tak małą przerwę zrobimy, bo ja sprawdzę, czy nie jest za głośno. Dobra, mało musiałem sprawdzić, czy nie jest za głośno. Jest dobrze, więc jest dobrze. Dobra. Brączek już tam trochę nam odjechał. No, ile na godzinę jedziesz? 8 będę jeździł cały czas. 8? Dobra, to ja się dostosuję. Kurde, ale fajne pole. Czasami lubię takie jakieś nie wygibasy, tylko typowy prostokąt chcę pociąć. O, dobra. Teraz będzie gutas. Jak prosto pojechałeś. Staram się właśnie jak najbardziej prosto jechać. Kurde, to dla mnie trochę wyzwanie, bo ja to tak nieprzyzwyczajony, ale dobra. Postaramy się. Nie no, ogólnie spoko. No, ogólnie właśnie dużo ludzi pisało, żebym zaczął nagrywać 13, więc no proszę bardzo, lecimy z 13. Nie no, Miki ogólnie dobry krok zrobił, bardzo dobrą mapę wybrał, na moje oko. Tak. Tylko jedyny minus będzie, że nie będzie można mieć kupione dużo maszyn, bo będzie strasznie ciało, bo ja już też tak kiedyś miałem. Tak, żeby trzeba tam, wiesz, jakoś selektywnie do odcinka kupować czy coś. No, z tym to nie ma problemu, wiesz. Ale ogólnie mówię, mapa naprawdę jest super, fajne pola, dużo pól, będzie co robić. No. Maszyny też dobre, kombajny super. Pola nieopryskane, właśnie to ja się skapłem. No, bo mam dopiero 10. A nie, może i... A, wiesz. Trudno, najwyżej kaskadek będzie się jednym zestawem wyrabiał. Znaczy i tak przyprowadzisz dwa, wiesz, zasypiemy dwa, bo tam się trzeba będzie pewnie ręczną zwalać, to wiesz, trochę zajdzie, nie? Ale... Tak w ogóle to jakoś to zboże fajnie wrzątka rośnie w tej mapie. No, ładnie. No i tak właśnie z racji tego, że powróciliśmy do 13, no to o czym by można było pogadać, jak nie o 13, nie? No, dokładnie. No więc, no panowie, no wiadomo, 1000 razy o tym mówiliśmy, ale trzeba 1001. No, 13 wiadomo, najlepsze chyba polskie mody, nie? No, w 11 było też dosyć dużo modów polskich, ale moim zdaniem dopracowane, no to były właśnie... kurwa, jakieś pikanie tu mi daje. Jak cofam, wy to słyszycie? Tak. Beka ogólnie. Ale jeżeli chodzi o skrypty i tak dalej, to jednak 13 jest takim pionierem chyba w tej dziedzinie. Na pewno w polskich modach, chociaż no, w modach zagranicznych też moim zdaniem jest okej. Tak, też się zgodzę, aczkolwiek już 15 mogłaby konkurować z 13 pod tym względem, pod względem zagranicznych modów, moim zdaniem. No, bo pod względem polskich modów na pewno, nie? Nie, pod względem polskim tak, to 13 bez dwóch zdań. Kaski, w sumie mogłeś moim pokosem teraz wrócić, wiesz?
Ale no, tak... nie cofaj się teraz, bo tam już ten. No bo tak to będziesz się w luk za mną tylko. Albo zresztą cofnij się, jo. Żebyś się nie ten. No także naprawdę tutaj się dużo grało na polskich modach. Na zagranicznych też, no ogólnie. Poczekaj, ja przejadę, się nawrócisz. Ogólnie 13 była i tu ich tu dobra, to nie ma co. No ja zawsze pamiętam, nigdy nie mogę się zdecydować, czy ja chcę grać na polskich czy na zagranicznych, bo. Tak, to się zgodzę. A w 15 jest tak, że grać na zagranicznych, jeżeli tam się chce, no to do czasu wejdzie się nagrać, chociaż tutaj polską wyjeździe coś tak samo jak do mnie ostatnio nigdy nagrywaliśmy. Tak, to... tak, pamiętam, ale no to nie jest to samo, to w ogóle jest bez porównania. Inna bajka, nie? Stanowczo 13 jest bardzo fajnie zrobiona, no i ale. Optymalizacja jest trochę gorsza moim zdaniem. To no tutaj, pewnie, tutaj, to, kurde, to się... multiplayer. No przecież ostatnio, przecież jak na Bolusie wypróbowaliśmy grać na 4 bizony. No tak, pamiętam. Kurde, żeśmy w pole wjechali tymi obskryptowanymi bizonami, to chłopie, prawie mi komputer wybuchł. No ja wiem, przecież nam tak samo. W ogóle mi było wiadomo, gdzie się jedzie, wiesz, no. Pod tym względem to jest jednak troszeczkę niedorobiona, no ale... A właśnie, 15 jest zoptymalizowana pod multiplayer jak najbardziej, nie? No chyba, że ktoś ma taki drewniany komputer jak Bolek. No to... A, no to wtedy to nie, to wtedy to wiesz, to... To już nie jest wina gry, tak? No albo mieszka w szałasie jak Adun. No to już w ogóle wtedy to jest, wiesz. To o tym co innego. Ja pierwsze dopiero 20% mam niecałe. No ja 23. Trochę zwaliłem, że nie opryskałem, ale myślałem, że opryskane są. Ej, tam dobra, siłeś przyjął. Trudno, to powiedzmy, że kusimy na usługach u Bolka. No, bo ogólnie... Nie, trochę za mało chwastów jest. A no dobra, wiesz, opryskał przed tym razem. Ogólnie to właśnie... Raczej będziemy mieli taką, znaczy będę stosował bardziej taki sposób, że na dany odcinek będę dawał daną paczkę modów, bo faktycznie, jak Bączek mówi, żeby nie lagowało. No tak moim zdaniem było najlepiej, nie? No i tak będzie najlepiej. Wszystkie mody oczywiście w opisie, bo tam zawsze dużo ludzi się o to pyta. No a Kaskader, opowiedz coś o 13, twoim zdaniem, coś najciekawszego, co byś chciał przekazać wszystkim, żeby wiedzieli o 13? Najciekawsze to jest to, że są polskie mody. No, czyli nie powiedziałeś nic nowego. Oj, tam starał się. Myślę, że po prostu 13 zaskryptowała to wszystko, nie? O, ja zapomniałem, a ja nierozłożonym kombajnem jechałem. No właśnie, ja się zastanawiam, jak ja mam rozłożyć kombajn? Na numerycznej, zobacz. No u mnie się chyba nie da. Może w tym przetargu się... Nie, ja na numerycznej rozłożyłem zbiornik i drzwi otworzyłem. I dobre też jest to, że mam diabelki, nie? Co mi się rozkłada? O, zbiornik. Nie, tu nie zbiornik, klapa od silnika. Ha, no to dobra, żeby chłodzenie było lepsze. Ty no kask dobrze, będzie lepiej zbierać przynajmniej. Dobra, jakaś tam klapa mi się otworzyła, niech jest otwarta. No mówię, czyli lepsze wietrzenie będziesz miał. Jak równo by jeździmy, są siny. Jakoś tak te headery nawet spoko biorą, tak dosyć ogarnięcie. No bo w sumie mówię, miałem zamiar tu wziąć takiego klasa większego. Ale jednak doszliśmy do wniosku, że lepiej na dwa kombajny mniejsze bawić. Będzie to lepiej wyglądało. No. Fajniej przynajmniej. No i zajmie ciekawiej na dwa mniejsze. Tak, w ogóle jakbyście mieli jakiś fajny mod do 13, to można się podsyłać. No, to tylko by było... takie fajne, nie? Takie... I polskie. Polskie, oczywiście polskie. No Fiat Agri i ten klas może nie są polskie, ale mówię takich mniejszych modów, nie? No tak, no polskie to się kojarzy z mniejszymi właśnie. Można już jakieś tutaj jak pracę podzimy, jakieś pługi fajne podrzucić czy coś takiego. No dokładnie, więc bardzo właśnie był chętny też jakbyście podsyłali, tylko takie mówię, sprawdzone mody, ogarnięte, a nie jakieś pierwsze, lepsze, bo to... No jakaś oczywiście sieczkarnia by się przydała też. A na kiszeneczkę oczywiście, bo ta FMZ-u mi się ta sieczkarnia tak średnio. Ta czerwona? No już mi się trochę przejadła. Ona mi się w 11 już przejadła. No. To na pewno nie, ale jakiś taki klasik mniejszy, czy coś takiego, to... Co to było? Kaski tam zagotował Ursusa, jak biegi zmieniał. Chłopie... Sprzęgła strzelił. I chłopie, cały pokos tak przejechałem prosto, nie? Ładniutko. Ten siny. Bajunia. A ten twój klas ładnie wygląda. Taki fajny, malutki, taką malutką gospodarkę polską. Nie wiem, skąd ty go wziął. Takiego bym chciał do siebie na gospodarkę w real. No. Był fajny. Ja go pierwszy raz w ogóle widzę. A to jest ten Pawsona? Nie wiem czy to jest, może. Ile macie w ogóle? On wyszedł i pod nim był chyba taki pizon rekord czerwony, czy nie? Był, no. No to jest ten Pawsona klas. Może. I on nie ma wózka chyba, nie? Nie. No to jest ten, dobra, już wiem który to jest. On jest fajny, no.
Ten Bizon też był fajny, ten rekord. Właśnie też go miałem brać zamiast tego Fiatagli, ale jakoś stwierdziłem, że nie wiem, że tego Fiatagli wolę. Bo stwierdziłem, że jak ten Bizon będzie miał skryptów narąbane, to będzie nam lagować trochę i... No, a ten Fiatagli jest fajny, już jest sprawdzony także. No, dokładnie, ten Fiatagli też się sporo wygraliśmy nawet. No. I na trzech Mabu ciebie i u Adama chyba też był parę razy. No ja już wcześniej dużo... Czekaj, bo mam telefon, kurwa, nie mogę odebrać teraz. Odbieraj sobie, ciszej radę. Nie, bo to Bartek dzwoni, potem do niego odpiszę najwyżej. No ale przynajmniej belek będzie mało, nie? Dobrze castinguje, dobrze. Ile ty już kaski belek zrobiłeś? Dwie? Trzy. Trzecie się robi. No to tak w sumie wiesz, przynajmniej będzie to... Ale zaraz polilać braki. To jaś dotankuj się ty, a u mnie jak? A u mnie dobrze. No bo to właśnie, ej, trzynastka... Zaczęło mi piszeć koło Mikiego, zobacz jak daleko dojadę. Gdzie ci piszełeś? Mikiego, tam gdzie Miki tam był. No to trochę. A co taka sama słoma? Wiesz, nieopryskana. Susza, panie. Słomo krucha, kukurydza w nich puściła. Ale mówię właśnie, ta trzynastka, żar się paliwo w tych Ursusach, to też było kolosalne, nie? No. Ile to spalić potrafiło, to pamiętam do ciebie to aż przywoziliśmy w beczkach na pole tam jednego razu. No jak tam orkę żeśmy nagrywali, no. Tak było. To było takie spalanie kolosalne, że normalnie... Boże, ty mój herbaty zaparzę. Kaski się nudzi już. Ale akurat się wyrabia, my robimy jeden poko, za on dwa. Ja chyba sobie wysypię teraz, mam 45%, ale ja chyba sobie wysypię. Mam 40, mogę się wysypać. Bo dawaj to pole już dorąbiemy i się potem wysypiemy. Dobra, to bo w sumie będziemy kosić chyba to obok, tak? Tak, tak, żeby tak to kaskada już przestoją, nie miała pod tak, to potem przyczepy sobie ogarnię. Może. A ty kaski tylko jednym zestawem przyjechałeś, nie? No na razie dwa niepotrzebne jedno. A bym się z góry wyrąbał, ty. Chciałem sprawdzić, ile mam procent. To chyba jednak nie pisze, nie piszcie cofanie. To może kaskadegowi prasa piszczała. Nie, nie. I piszcie co innego, nie wiem, jak podnoszę header, to mi zacznę piszczeć. Tak? No nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Trochę krzywo teraz wiadę. Co masz w sobie tam tak? Weźmiemy to na raz? Może i weźmiemy. Nie, chyba nie. Uważam, że weźmiemy. Chociaż... Taki mały paseczek może dostanie dla kaskadera akurat. Ładne belty, naprawdę. Też tekstura dosyć ogarnięta. No bo prasa dobra, nie? Prasa dobra, właśnie ta prasa też był problem z prasami na MP, bo one były tak, że zbierały tą słomę, ale tylko na przykład u mnie, a u was nie było tego widać, nie? No ale ta krona jest dobra, jest klasa Rolanta dobra. No to jest ta sama co krona, tylko że ma tekstury. I inne. Jest jeszcze dobra ta metal facha. A! Nie, która, tak, ale coś do niej mówię, że link nie działa. No tak. Link nie działa, bo ja też ją chciałem ostatnio sobie pograć, ale nie było linku do niej. No więc jakby ktoś miał link do niej, to podeślij się. No, to wymienimy, bo jest naprawdę fajna. Znaczy ta krona jest okej. Okay. Taka, ona jest trochę duża, nie? No taka klocowata duża, nie? No, no ale no jednak działa, no to jest, o to właśnie chodziło, nie? I belki robi. Zobacz, Ursus daje radę, z tyłu 5 metrów chmury, ale ach. Tacki 40 na godzinę chyba jeździ. Nie, 20. No, to chłopie mi to. Słama Rotto daje radę. Ursus by się zakotował chyba już. Co ty, turbo ma wsadzone? Jo. Oj, przepraszam. Nie słyszysz jak piszczy. Opiej, no gwizda. Tylko no, kierowca gwizda. Nie pizda. Tak, właśnie takie te odcinki będą się pojawiały. Myślę, że z częstotliwością... O, przepraszam. Na zdrówko, brączysz. Dziękuję. Z częstotliwością myślę tak samo jak 15, czyli trochę teraz więcej FS-a na kanale będzie stanowczo. Ale to chyba dobrze, bo FS-a to wiem, że lubicie oglądać. Ale też nie zapomnę o innych seriach. Chociaż o Konstruktorze trochę zapomniałem ostatnio i jest mi smutno, ale pamiętam kiedyś nagrał. Ale tak, tak główna, ej, niestety, my się baliśmy, że nie weźmiemy na raz, tak? No, a to prawie ty na raz weźmiesz. No właśnie. Łomatko. No, rzepaki pierwsze nie poszły, no ale trudno. Rzepaki jeszcze nie dojrzały. O, zaczęło mi piszczeć. Jo. Elka czwarta? Jo. Ja pierdolę, jak słabo. No, przynajmniej zbieranie będzie dużo. Jeszcze no. Piszcz. Zobacz, u mnie masz słomę co metr, masz taką kubkę słomy gdzieś tak. A jakoś tak krzywo dziwnie mi to słoma leci. No bo wiesz co, w tą stronę leci inaczej niż tamtą. No. Naprawdę, ja tak samo zauważyłem u siebie. Ale już ładnie skosili, kurde mol. No powiem ci, że prawie żeśmy to wymierzyli, no niedużo brakło. No.
No bo obstawiam, że gdybym miał header taki jak ty, to by akurat na styk wyszło. No, możliwe. A to obok to jest to samo, nie? Też jęczmień chyba. Zaskadek sił objady, tak. Ale tu będzie fajna orka na tych kawałkach tu. No. Galanty, ale ładne, takie długie akurat, i... Akurat to sprasuje, jadę się zatankować. No, to potem przyczepy, a nie, pełny chyba nie będziesz miał jeszcze. Trochę ze środka pojadę. W sumie w środku ten kraz jakoś pięknie nie ma. Nie powiem, ale podoba mi się. U mnie te połowy kierownicy nie widać, ale to chwili. Ważne, że jest z zewnątrz ładny, bo i tak w środku to mało jeżdżę. No, no też, musisz dojeździć w środku. No, bez kitu. W ogóle jak to jest z FPS-ami? No FPS-y są w sumie dobrze. Czasem mały spadek mam, jak patrzę gdzie. Jak patrzę w stronę gospodarki, to ja mały spadek FPS-ów. No, to jest normalne, też tak mam. Tak miałem kiedyś. No to w sumie zawsze, w 13 to było, że właśnie niekiedy te FPS-y to wariowały, ale... Co ty zrobiłeś? Jadę. Okej. Bo sprzęgło się spaliło i muszę jeździć. A no i on już zagotował tam, to wiesz, taka się boisz, tak? Nie. Co cały czas jeździć? Bo kurwa, to wysuwanie rury to nie było dobre pomysł. No właśnie patrzę, czy pierdzielnie, czy nie pierdzielnie. A ładne przyczepy, kurde. No, tylko taki polski właśnie bądź. Wiesz, kto załatwiał. No, Brączek. No. Dobra. O, 17 litrów paliwa mi się zostało. Ty, to ja też tą rurę może schowam, żeby mnie zawalić. Kurde, następnemu. Nie następnemu. Jeszcze mi nie urwało, dobra. Już teraz można otworzyć. Czy zasypiesz na raz? Nie, chyba nie. I czekaj. Normalnie... Co? Ino zdjęcie robię. A możesz zrobić ino zdjęcie. Weź tu dziś, o. What? O, stój, stój. Bo postoję. O. Dobra, ino, jedziemy dalej. To jadź, bo ja to się muszę jeszcze trochę wysypać, jak już... Ja nie, chyba zasypałem całą, ale nie jestem piwin. Mam zero. Czekaj, żeby nie sypać na tą. Zobaczymy. Ty, na styk by ci weszło? Nie, nie, może coś się klika. Nie, wiesz co, może ty musisz podjechać tak dziwnie pod ten. Albo się klika, albo nie, dobra, już sypię. Co musiałeś zrobić? Nic, po prostu podjechać inaczej. Ale dobra, pierwsza zasypana, więc i tak jest dobrze. No, trochę dało. Jurę na przyczepę, ojejku. Ale kukurydzy tu jest strasznie dużo. Co to było? Ja nie wiem. To nie u mnie. O, na tej przyczepie jest te. Zboże pojawia się tam, gdzie się sypie. Teraz 15, tak to podobnie powiedzmy. No tak było. Jo, bez kitu. A ja, ładnie to wygląda. No, było właśnie, a to na koniec dopiero zaczęło wychodzić. No. Ale spoko, nawet nie powiem. Teraz tam szybą trzeba wejść, przegarnąć. Przymyka kaski, wiesz co? Przywieź ten drugi zestaw tutaj. Wiem, zaraz przyjadę. Bo muszę ten, się zatankować. Ten w sumie jest, będzie pierwsza pełna, na której już prawie pełno też jest. A! I ten grzydak się header włączy. Ej, jak chcesz, a tu się tam. Dobra, jadzie. Ej, to pole chyba trochę mniejsze jest. Węższe może trochę, węższe, wiesz? No, ale węższe. Faktycznie, kukurydzy dużo, ale dobrze, bo tu się blisko zrobi na kiszonkę, a dalej się będzie robiło na ziarko sporo. No. Też brakuje. Podoba mi się ta gra tutaj. Aż normalnie bardziej mi się podoba niż 15. No wiesz, no 15 no to mówię, to tam nie ma co na polskie, nie? A, ten dymek. I gdzie się tam pójdzie? No w pizdę, no poszukaj beczek z paliwem, słuchaj. Ostatnio kupiłem tam, ze dwie stoją, to wiesz. Możesz zalać. Jo, do pełna. Tylko tam za dużo nie kradli, nie? Jaka z bańki już tam daje. O, wezmę sobie widok z pasażera. O nie, to nie jest pasażera, to nie wiem, czego to widok. Taki trochę dziwny. O, ej, nie wiem, gdzie się tam pójdzie padnie, no. A to pole tak śmiesznie wygląda, jak tylko tam 4 belki są, czy tam 5. No. Taka kurwa pustka tutaj, nie? No, ale... Już powiedziałem tu z widłami zarabiać i... A duma niestety nie ma, no bo wideł... No bałbym się dać mu widły, bo co, no jeszcze by tam zajumał do siebie i co. Jeszcze by sobie chłopak coś zrobił. No, to też w ogóle, nie? Przede wszystkim. W ogóle zobacz, po lewo nam tam ten, stawiają jakąś antenę, będzie może sygnał w końcu. Jaką antenę? A jo, jest. Tam tak wysoko, tam tak w końcu zasięg będę miał. No. Będzie można te internety bezprzewodowe wprowadzić, wiesz, ITP, ITD. No, te podziemne, jak one się tam nazywają. Światłogody, światłowody. Światłogody. No, tak. I zobacz, jaka zajebista tekstura rzepaku jest.
No taka, znaczy nie może śmieszna, tylko taka inna trochę. Wrzątka taka jakby trochę, nie? No, no wiesz, bezorkowa może siana, wiesz, może goły siał tym swoim. Uważa to zapikanie znowu. Pi, pi, pi. To ja też to słyszałem. Od czego? To może ci się grzeje, ty. A w sumie klapy masz otwarte, to ja nie wiem. Nie, po prostu chyba jak podnoszę header, to mi tak zaczyna pikać. Może. Jakiś czujnik. No, ostrzega cię, że masz podniesiony header i nie będzie teraz mocił zboża. Może ten czujnik strat to jest. No, na przykład. Może za szybko jadę. Nie, na pewno węższe jest to pole. Tak, tak. Już widzę. Ale dobrze tam. Damy radę. Poprosimy kaskadę, a ty jak tam się masz? No nie wiem, gdzie to jest napełnianie. No na gospodarce gdzieś tam kaskader, no. Czekaj aż. Czekaj. A co ty chcesz tankować Ursusa? No. To co, on ci tyle spalił aż? No. Czekaj. Muszę go zgasić. Ty ja z przyczepami tam najwyżej. Bo nie, poczekaj. Czekaj. Ty, tu będzie tankowanie pewnie. Ja ci zatankuję go. Tak mi się wydaje, że tam trzeba trochę wjechać w prawo. Pojechać. I tu wszystko ładnie wmodelowane i się wajszki ruszają wszystkie i każdy pedałek. Co, tu się nie tankuje? Ej, bez wstydu, to ja tu też trochę nie tankuję się. No wiesz co? O Boże. Coś... Jak nie wiesz, gdzie się tankuje, to zostaw ciąg, przywieź przyczepy, zostaw ciągi i zmieńcie ciągniki. Poczekaj, bo to ja trochę wpadłem z prasą, się zbugowałem się. No dobra. Zawsze możesz tego zetura podpiąć. Wiem, wiesz co, ale poczekaj, bo ja gdzieś wiem, gdzie tu się tankowało, bo ja pamiętam. Bo trochę na tej mapie też grałem kiedyś. Nie, tutaj stanowczo się nie tankowało. W którymś z tych garaży. Też nie, tutaj nie. No gdzieś na pewno jest tankowanie. Ja gdzieś kojarzę. O, kaskader, tu będzie może tankowanie. Ale tu spadek FPS-y mówi, o Jezu. Nie. Tam z tyłu, nie? Gdzie? Co? Gdzie? Tutaj fura pod tą taką wiatą tutaj. Nie. Patrzałem. Chyba żeby, no ale... Kurwa, zaraz ja tam przyjadę, bo ja pierdzielę. Dobra, w takim razie weź tam tego zetura i podepnij go pod prasę i prasuj. I tyle. Dobra? No. Zostaw przyczepy, a po prostu tam tego postaw, bo ty, potem... A tu czasem stacji gdzieś nie ma? No ale to wiesz, no. I tak nie dojedziemy i tak, bo tam 2 litry zostały w nim. To wiesz. Zostaw go, weź zetura i zeturem prasuj, on też tam powinien dać radę. Da radę na pewno. No, a z przyczepami potem się tam ściągnie tym. Także ludzi. Ten zestaw tu zaraz w ogóle full będzie. Który? Ten co zetur jest, co zasypaliśmy. A jo, wiem. On już jest, nie, no tam, na drugą jeszcze tam może wejdzie trochę, ale nie dużo. Wejdzie jeszcze trochę, no. No, tak to jakby tu było opryskane, to by kaski mógł nie nadążyć. Znaczy nie nadążyłby, ale by trochę roboty miał więcej. No, następnym razem będziemy wiedzieli, że trzeba opryskać. No ale wiesz, jakoś tak w ogóle zapomniałem o tym, nie? Jakoś tak nie... A nie wiem, czy to jeszcze nie ma przypadkiem jakiegoś solid moda wgranego. Nie ma, bo nie? To jest stara mapa już, no nie ma. To dobrze, bo tak naprawdę jakoś wolno leci. No pojedziemy sobie z chudami teraz, trudno. Jak tak mówisz? Nie, w ogóle teraz ludzie powiedzą mi, kiedy czy też, że masz 25 milionów. Wiem. No spoko, ja u siebie na tym sobie mam 44 kredyt zaciągnąłem. No, kiedyś się spłaci, nie? No. No, pobiegałem się, patrz, o. Kurwa, aż lagło mnie, jak za ten załączyłem. Przepraszam. Ja za klapą otwartą jadę dalej. No wiesz, no chłodzenie musi być jednak na pełnej, nie? No kurde, ta, no, wentylacja. No. Prosto, naprawdę jadę, kurde. Mi się trochę pozębiło teraz, jakoś tak nie wiem. Zacząłem trochę tym wariować kamerą i... Ja nie wiem, jak tak mówisz. Ja się też nie wiem. Ale i tak w miarę. Ile w ogóle masz zbiornik? Zaraz ci powiem. Około, poczekaj, 20... Około 5 ton? 20... Około 5. Nie, bo 20% mam tonę 300. No to razy 5, no to będę miał tak około 5, około 6 ton, o. To mało.
to masz 12 gdzieś, nie? Nie, mniej. Co? 10. Gdzie? Nie, mam 8 gdzieś. Tak? A może i tak. Więcej nie, mam 35%, a mam 2700. 2700? No, 7 tonów, 6-7. O, Zetu przyjechał, będzie hałasował tak. Dobra, wiecie co, my to w sumie będziemy się powoli żegnać. Nie, o Boże, co. Co to było? Muszę dalej kurczę. Jadź mnie z tym. Z tym pomiotem szatana. A co się stało? Jak podbiło prasę. Matko Boska, wałek chyba urwało w trzech miejscach. Ja nie mogę. Będziemy kończyć z racji tego, że Łukasz Kadera jeszcze musimy nagrać tak dalej, więc żeby wszystko się ładnie wyrobić. No i tak już trochę gramy. A i tak no. Już trochę nagrywamy, więc po prostu łapkujcie, subskrybujcie, bo trochę tego odcinków będzie, więc dziękuję za oglądanie. Na razie, ja cześć. Również dziękuję i pozdrawiam. Serdecznie. Na razie. Cześć.